Od dziś wyższe ceny wyrobów spirytusowych produkcji krajowej. Na przykład pół litra czystej 45% wódki wyborowej kosztuje 6090 zł. W biały dzień w sklepie Baltony w Szczecinie dokonano wyjątkowo zuchwałej kradzieży. Czterech mężczyzn wtargnęło z bronią palną do sklepu, sterroryzowało ekspedientki i klientów sklepu. A wszystko odbyło się jak w filmie sensacyjnym. Jeden z mężczyzn oznajmił, to jest napad. Drugi ustawił klientów twarzą do ściany, a sprzedawczynią polecił położyć się na podłodze. Pozostali błyskawicznie opróżnili kasę z gotówki, zabrali także butelkę wódki. Wstępnie wiadomo, że sprawcy zabrali ponad 2000 dolarów oraz butelkę wódki. Stąd też apel do państwa. Jeżeli ktoś z państwa rozpoznaje osoby na prezentowanych portretach pamięciowych, prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, bądź też z najbliższą jednostką milicji na terenie całego kraju. Die Nachrichten des Tages. Prezydenci Nikaragui, Kostaryki i Hondurasu uważają, że Managua spełniła warunki postawione w czasie ostatniego środkowoamerykańskiego szczytu, podpisała porozumienie z partiami opozycyjnymi i ogłosiła demokratyczne, przedterminowe wybory. Prezydent Bush, który chciałby utrzymać kontrrewolucyjne oddziały do wyborów w Nikaragui, aby w ten sposób móc wywierać presję na tamtejsze władze. Jednak według opinii demokratycznych senatorów i członków Izby Reprezentantów w Waszyngtonie, gdyby rządowi Stanów Zjednoczonych udało się poprzez naciski na prezydentów środkowoamerykańskich opóźnić rozwiązanie oddziałów kontras, Kongres 30 listopada przerwałby pomoc humanitarną dla kontrrewolucjonistów. Tysiące demonstrantów utworzyły łańcuch pokoju wokół zakładów wojskowych produkujących broń jądrową w Denver w stanie Colorado. Domagają się zamknięcia zakładów ze względu na zagrożenie dla zdrowia. Mieszkańcy Semipalatinska w Kazachstanie domagają się zamknięcia tamtejszego poligonu jądrowego. Argumentują wysoką liczbą zachorowań, zwłaszcza wśród dzieci, których część przychodzi na świat z wrodzonymi anomaliami. Na temat możliwych zagrożeń dla zdrowia wypowiedzieli się fachowcy ze specjalnej międzyresortowej komisji, która, jak pisze dziennik Trud, po raz pierwszy w ciągu minionych 40 lat prowadziła tam szczegółowe badania. Uczeni stwierdzili, że od 1963 roku, od kiedy próby atomowe w Semipalatyńsku prowadzone są tylko pod ziemią, dopuszczalny poziom promieniowania nie został przekroczony ani razu. I znów śmiertelne wypadki na drogach. Było ich kilkanaście. Ten wydarzył się na drodze między Piekarami Śląskimi a Siemianowicami. Wartburg jechał z nadmierną szybkością i zderzył się czołowo ze starym, wiozącym na szczęście puste butle na gaz. Kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu. 15 tysięcy widzów w Caracas zmartwiła przegrana Wenezueli z Chile 1-3 w eliminacyjnym spotkaniu Mistrzostw Świata Grupy III Ameryki Południowej. Mimo wygranej nie promienili ze szczęścia piłkarze Chile, białe koszulki. Zamierzali bowiem wygrać z Wenezuelą wyżej niż niedawno uczyniła to Brazylia. Zamiar się nie powiódł. Przypomnę, że Brazylia pokonała Wenezuelę 4-0. Chilijczycy w korespondencyjnym pojedynku z Brazylią przegrali. A jak będzie w bezpośredniej walce? Mecz odbędzie się 13 sierpnia. W Montrealu, w kolarskim wyścigu zaliczanym do klasyfikacji Pucharu Świata, rywalizowała cała czołówka zawodowców. Tym razem najlepszych zaskoczył Szwajcar York Miller, dyskontując samotną ucieczkę. Czwarty był niedawny triumfator Tour de France Greg LeMond, a piąty Irlandczyk Sean Kelly, który prowadzi w klasyfikacji Pucharu Świata zawodowców. W klasie Ester, która jest namiastką Formuły 1 oprócz umiejętności szybkiej sportowej jazdy, niemniej liczy się zmysł konstruktorski. Podczas wyścigów tych dziwnych bolidów w NRD o Puchar Pokoju i Przyjaźni sukces ekipy radzieckiej, Polska zespołowo na trzecim miejscu. Na zachodzie widz płaci i wymaga emocji podczas pięściarskiej walki, a także atrakcji przed i po niej. Tym razem w El Paso w Teksasie o wszystko zadbali organizatorzy i obrońca tytułu mistrzowskiego w wadze piórkowej Jorge Paez. Przed walką rozśmieszał widzów i straszył rywala. Na ringu udowodnił swoją wyższość, a po walce zadziwił spontaniczną radością. O widza trzeba dbać, bo inaczej nie zapłaci i nie przyjdzie. U nas organizatorzy wielu sportowych imprez z braku konkurencji wychodzą z założenia, że nawet jeżeli sportowe emocje będą wątpliwej jakości, to i tak widz przyjdzie i zapłaci. Do czasu. To wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.